Bajka pod tytułem Brzydkie kaczątko. Mama kaczka wysiadywała jaja i czekała, aż się wyklują. Wysiadywała je dzień i noc, dzień i noc, dzień i noc. Godziny mijały i mijały, a ona czekała. Nagle pękło jajko pierwsze, drugie, trzecie, czwarte i piąte. Z każdego jajeczka wykluwały się żółte pisklaki. Żółte jajko nie chciało się wykluć. Dlatego też mama kaczka usiadła ponownie i oczekiwała, aż pęknie. To jajko było duże, inne od reszty. Mama zatem dalej je wysiadywała, aż nagle szóste jajko pękło, a z niego wyskoczyło całkiem inne od wszystkich pisklem szare. Mama się zdziwiła na jego widok i zastanawiała się, dlaczego tak wygląda. Tato też był zaskoczony i zaczął się kłócić z mamą we dwójkę. Krzyczeli na siebie i roześli się obrażeni. Mama zabrała wszystkie swoje żółte dzieci i poszła w inną stronę niż tato. A szary pisklak został na środku sam i nie wiedział, w którą stronę iść. Decydował, że dogoni mamę. Mama skoczyła do jeziora, a za nią wszystkie pisklaki. Jeden hop, drugi hop, trzeci hop. Ale szary bał się wskoczyć. Zanurzył jedną nogę, potem nieśmiało drugą, aż w końcu skoczył do wody. Cała rodzina pływała po wodzie. Dzieci skakiwały na grzbiet swojej mamy, a szary skoczył na ogon mamy. Kiedy tak sobie pływały, mama kaczka odezwała się kwa, a za nią wszystkie dzieci kwa, kwa, kwa. Nagle na końcu było słychać głośne kwa. Kto tak głośno i brzydko woła? A, to ten szary. Obrażone dzieci odwróciły się od szarego, a mama kaczka trzepnęła dziecko z ogona. Mama dopłynęła do brzegu, a dzieci za nią. Małe rodzeństwo wesoło ze sobą rozmawiało, ale szaremu było smutno. Rodzeństwo zaczęło krzyczeć na niego, że go nie chcą. Wszyscy odeszli, zostawiając szare pikle. Samotny pisklak spacerował. Nagle zobaczył gniazdo na drzewie z ptaszkami. Zadowolone wdrapało się na drzewo, ale ptaszki również go wyrzuciły. Smutne kaczątko spacerowało pomiędzy drzewami, szukało towarzystwa. Wtedy zobaczyło sztuczną kaczkę, zabawkę na wodzie. Radośnie podbiegło i zaczęło się bawić i przytulać. Nagle wpadło do wody, a sztuczna kaczka uderzyła dziobem w głowę maleństwa. Brzydkie kaczątko bało się i uciekło, chowało się pod liściem i obserwowało sytuację. Zastanawiało się, dlaczego znowu go wyrzucili. Smutne chodziło i płakało pomiędzy drzewami. Nagle brzydkie kaczątko zauważyło dom, ucieszyło się i chciało wejść do środka, ale przestraszyło się. W domu był kogut. Kogut był bardzo zły i zaczął krzyczeć na brzydkie kaczątko, że nie wolno obcym wchodzić do domu.
Wszystkie zwierzęta zamieszkujące w domu dokuczały Piklakowi. Był tam kot, który miauczał miau. Była kura, która mówiła ko, 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 ko. Była tam też babcia. Kiedy brzydkie kaczątko weszło do domu, poprosiło, by mogło zostać z nimi. Babcia się godziła na to, by byli jedną rodziną. Szary Pisklak został w rodzinie. W domu mieszkała też koza, kaczka i gęś. Gęś szarpała kaczątko za skrzydełko i wszyscy mu dokuczali. Brzydkiemu kaczątku było smutno. Szare maleństwo chciało uciec. Pies szczekał na nie i krzyczał, że jest brzydkie. Koza, kot i inne zwierzęta również dokuczały mu i krzyczały, że jest brzydkie. Zwierzęta ugryzły go nawet w szyję. Szaremu było bardzo smutno. Wszyscy się z niego naśmiewali. W miarę jak kaczątko rosło, coraz bardziej się zmieniało. Brzydkie kaczątko zmieniło swój wygląd. Było teraz dostojne, piękne, z rozpostartymi, dużymi skrzydłami. Na wiosnę zmieniło się w pięknego łabędzia. Zobaczyło inne dwa piękne ptaki, które były takie same jak on. Wszystkie łabędzie były równie piękne. Byli wtedy bardzo szczęśliwi.